Bank Spółdzielczy w Lubaczowie. Miejsce, w którym odnajdziesz wiele towarzystw ubezpieczeniowych. Miejsce, w którym to polisa ubezpieczeniowa dopasowywana jest do Twoich potrzeb. Miejsce, w którym zyskasz ochronę przed kapryśnym i niepewnym losem. W Banku Spółdzielczym w Lubaczowie ubezpieczysz swój dom, samochód, majątek firmy lub gospodarstwo rolne. Ubezpieczysz życie swoje i swoich bliskich. Ubezpieczysz wszystko to, co Twoim zdaniem zasługuje na ochronę. Pamiętaj, nawet szczęśliwi potrzebują ubezpieczenia. W październiku odnotowaliśmy 42 zdarzenia, podczas których interweniowały jednostki ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu lubaczowskiego. Przy likwidacji skutków tych zdarzeń łącznie brało udział 66 zastępów oraz pracowało 291 ratowników, zarówno Państwowej, jak i Ochotniczej Straży Pożarnej. Pięciokrotnie interweniowaliśmy podczas pożarów, przy których w sumie brało udział 15 zastępów Straży Pożarnej oraz 70 strażaków. Nasze interwencje dotyczyły głównie pożarów w budynkach mieszkalnych, których przyczyną była nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych lub niewyczyszczone przewody odprowadzające spaliny. 37 naszych interwencji dotyczyło miejscowych zagrożeń, podczas których poszkodowanych zostało 8 osób. W przypadku miejscowych zagrożeń najczęściej usuwaliśmy gniazda z owadami błonkoskrzydłymi, stwarzającymi zagrożenie dla życia lub zdrowia mieszkańców, skutki kolizji i wypadków komunikacyjnych oraz skutki gwałtownych opadów atmosferycznych. Podczas likwidacji skutków miejscowych zagrożeń brało udział w sumie 51 zastępów Straży Pożarnej oraz 221 strażaków. Trwa sezon grzewczy. Pamiętajmy więc o systematycznym czyszczeniu przewodów kominowych. Jeżeli mamy zainstalowane czujki tlenku węgla, pamiętajmy o sprawdzeniu ich poprawnego działania. Zachęcam również do zainstalowania czujki tlenku węgla, a szczególnie tam, gdzie są zainstalowane urządzenia gazowe.